Mam z tej strony. I witam Was w kolejnym odcinku z kariery Kamilę Grabarą. A dzisiaj zajmiemy się okienkiem transferowym. Zobaczymy, co się stanie. Może uda nam się zmienić pracodawcę. Ale pamiętajmy, że nas interesują tylko ci, którzy grają w lidze mistrzów. Bo poniżej jakiegoś poziomu w chwili obecnej nie chcemy schodzić. Oczywiście na początek musimy wywalczyć zgodę na transfer. Z tym nie powinno być większych problemów. Mogą tam raz czy dwa odrzucić naszą prośbę, ale i tak w końcu ulegną i zgodzą się nas puścić do innego klubu. Zbytnio nie możemy teraz potrenować, no bo wiadomo, że już jeszcze jeden dzień trzeba poczekać. Nie to miałem kliknąć, tylko to. No ale chcą, żebyśmy zostali w klubie, więc ponownie musimy prosić, wysyłać kolejny raz prośbę o transfer. Zobaczymy, może tym razem się uda. Im szybciej, tym więcej ofert może się pojawić, więc liczę, że bardzo szybko dadzą nam zgodę, bo to będzie dobre dla jednej jak i drugiej strony. No i znowu chcą, żebyśmy zostali w klubie, no ale jak widać Cenią nas, no ale my też siebie cenimy. Chcielibyśmy jednak spróbować w innym miejscu przetestować nasz talent bramkarski. Na razie będziemy tutaj symulować trening, bo nie chce mi się go szczerze wykonywać w chwili obecnej. Mam ochotę skupić się tylko i wyłącznie na okienku transferowym. Jedna wiadomość, są już dwie, zobaczmy, czy już będzie ta pozytywna odpowiedź. Nareszcie zostajemy wystawieni na listę transferową, i teraz tylko czekamy na dobre oferty. Zobaczymy, jak szybko się pojawią. Mamy oczywiście nadzieję, że długo nie będziemy czekali. Pereira za 56 milionów do Milanu. No, Milan się zbroi, a my mamy pierwszą ofertę A jak su Amsterdam. Czy mnie tutaj ktoś chciał obrazić? Żeby z Bundesligi przysyłać do Bundesligi, do lidera wysyłać ofertę z Ligi Holenderskiej? Kogoś to już mocno pogrzało, no a nie wiem kogo, ale ewidentnie coś poszło nie tak. Drużynę, którą w Holandii pokonaliśmy, Nagle przysyła nam ofertę. Nie, no to jest śmieszne. Ja myślałem, że to będą jakieś oferty od czołowych klubów Premier League czy LA Liga, a nie z takich klubów, no jak Ajax. No ja szanuję ten klub, ale jednak ten klub powinien wysyłać oferty. Jak miałem overall na poziomie 75, a nie 83. Coś tu ewidentnie nie gra. No, może być ciekawe to okienko. Jak widzę pierwszą taką ofertę, to już teraz nie spodziewam się cudów, tak naprawdę. A tych ofert, jak nie było, tak nie ma. Chyba szybciej zagramy ten mecz z Unionem niż dostaniemy ofertę transferową. Dobra, nie ma co grać, przesymulujmy ten mecz. I oczywiście będziemy dalej liczyć, że może akurat pojawi się jakaś godna nas oferta. No bo nie po to gramy tak dobrze w Lidze i w Lidze mistrzów, żeby nie dostawać ofert. Zwycięstwo 4 do 1. No tak musiał zakończyć się mecz z Unionem Berlin. Szczególnie że nie dają szans Gikiewiczowi. No to wiecie, no bez Gikiewicza to ten klub w ogóle już nie ma szans nic wygrać. I tutaj prawie 84 overalla, no ale jednak prawie robi wielką różnicę, na razie wartość 19 milionów, więc niezła. Jak widać na razie i tak nie ma chętnych, mimo iż to jest nazwałbym promocyjna cena, jak za takiego bramkarza ostatni dzień przy... pojawia się oferta, coś nie chciało jej odczytać, z Huddersfield. Nie no naprawdę, ktoś mnie tutaj chce obrazić i to tak porządnie. Co to są za oferty? W karierze Sebixa nie było ofert, bo był za dużo wart, a teraz to nie ma ofert, bo jest za mało wart. Ja nie wiem, ta FIFA przechodzi samą siebie, nie? Ja po prostu nie wiem, co się w tej grze dzieje, ale coś jest ewidentnie nie tak, jeśli chodzi o ten rynek transferowy. Coś się zepsuło i to na amen, tego nawet Bob Budowniczy chyba nie naprawi. I czekamy dalej. Jeszcze mamy 7 godzin, czyli max pojawią się dwie oferty i tak byłby jakiś super okres. A znając tą grę, to max pojawi się jedna. No i czekamy, o Ramos przechodzi do Bayernu, no. Prawie jak transfer w mojej symulowanej karierze w FIFA 18. No widzicie, ja przewidywałem przyszłość po prostu, co się stanie w FIFA 19. No i czekamy tutaj. Zostały 3 godziny, a ofert jak nie było, tak nie ma. Że to było pomstę do nieba. no Żeby takiemu bramkarzowi w ogóle ofert nie przysyłać? Że to jest jakaś kpina. Czekajcie, jeszcze może ostatnia oferta, może to będzie ta życiowa. Zobaczmy, kto ją wysłał. Patrzymy. Brighton, nie no naprawdę, to jest chyba najgorsze okienko jakie w historii widziałem Przecież ta FIFA to przechodzi samą siebie W karierze, tak jak mówiłem, Sebixa nie dostaje ofert, bo gracz jest za dużo wart W karierze grabarom nie dostaje ofert, bo co, bo jest wart tylko 19 milionów Nie ma ofert od porządnych klubów, mimo iż masz 83 overalla Ile on ma teraz lat, czekajcie To jest bodajże, no przecież chyba 20 lat jeszcze nie ma na tym etapie kariery to naprawdę jest jakieś chore w tej grze? Co to ma być, no? Ja nie wiem, no po prostu, przez FIFA 18, za takiego piłkarza, to oferty by się wręcz sypały hurtowymi ilościami, by najlepsze kluby go chciały. No a tu nagle nikt go nie chce. Nie, naprawdę, ta FIFA 19, jak mi od samego początku mierziła, tak coraz bardziej. Jest coraz to gorzej, tak naprawdę. Myślałem, że będzie tylko coraz to lepiej. Przecież, nie wiem, pierwszy raz, jak zaczę, zaczęły być te oferty transferowe, to było świetne na początku tej gry. W miarę pojawiły się w dużych ilościach, i były takie optymalne dla danego etapu kariery, a teraz nie wiem, co się dzieje. Może te nowe łatki dały coś trybowi kariery, zepsuły go na Amen, jak Ultimate Team. Ja nie wiem, co się dzieje. Jak może takich ofert w ogóle nie być ciekawych? Dwie oferty z Anglii od Huddersfield i Brighton. Ja nie wiem, naprawdę. Jak tak się może dziać? Przecież to jakaś kpina jedna wielka to okienko transferowe. No i zostajemy w Borusi, bo tak naprawdę nie było żadnej sensownej oferty, a nie będę przechodził do jakiegoś Brighton. No szanujmy się. Grasz w liderze Bundesligi, a graci przysyła ofertę z drużyny, która co najwyżej jest okopana gdzieś w środku ligi angielskiej i to jak ma kapitalny sezon, a jak ma słaby, to walczy o utrzymanie. No co to ma być tak naprawdę? No? Ja liczyłem tutaj na jakieś oferty, nie wiem, z Chelsea, z Liverpoolu, z Realu Madryt, może nie, bo jeszcze nie ten mają jednak tam bramkarza, ale kogoś, kto ma nie wiem bramkarza na poziomie 85-86. A tu nic nie było, no. Nie, po prostu nie wierzę czasem w tą grę. W następnym materiale gramy z Werderem i Borussią Mönchengladbach. No, czyli wychodzi na to, że w tej fifie najlepiej nie odchodzić w ogóle z mocnego klubu, bo zanim tam wrócisz, o panie, to będziesz musiał tyle się nagrać, że ci odechce grać ten tryb kariery. Bo tutaj się dzieje tyle czasem ciekawego, że aż człowiek nie wie w co ręce włożyć. A w tym materiale to by było na tyle. Nie wiem już co tu mówić, no. To okienko to dla mnie jedna wielka kpina. Ale na pocieszenie, już gorszego okienka raczej nie przeżyjemy. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.